poprzednim odcinku. Nie ma tego, gdzie dopingować wiedza i po prostu nie mogę takie jedz! Ta dziewczyna, pozwól jej iść! Zrobi się! Podejdź bliżej! Albo ją zabiję! Wybacz, ale raczej nie masz... będziesz miał szansy. Czytam aktualnie pliki na temat dawnej sprawy. To była jedna z pierwszych spraw mojego mentory, Mii Fei. I pierwszy klient miał zginąć z powodu tego, że uciekł z więzienia. To był cały rok, zanim ja i Mia się spotkaliśmy. Sześć lat wcześniej, Mia Fei, pierwsza rozprawa. Ach, jestem taka zdenerwowana. Czuję się, jakbym miała zaraz zaliczyć zgona. Nie powinnam akceptować tej sprawy. Dzień dobry. Nie podskakuj tak, Mia. No i to zrobiłem, przeczekam, nikogo nie zabiłem. Terry Fails, mój pierwszy klient. Sentencja śmierci 5 lat temu, a teraz ucieczka z więzienia. Spokój się, Mia. Uśmiechnij się. I po prostu trochę go zrelaksuj. A więc dlaczego tak w ogóle uciekłeś? Bardzo przykro, przepraszam. Ja niczego nie zrobiłem! Nikogo nie zabiłem! Nigdy! Nie kłamie! Ja nikogo nie uciekłem! Ale panie Falls, policja przecież cię złapała 2 dni temu. Wybacz! Wydaje mi się, że powiedziałem małym gąsteczką. O, stary. Ale jak inaczej, nikogo nie zabiłem! Ja nikogo nie zabiłem! Przepraszam, że o to pytam, ale... jest pan skazany na śmierć, prawda? Bardzo mi przykro! Oni skazali mnie na śmierć już 5 lat temu, ale ja zostałem oszukany, mówię ci! To kobieta, ona kłamała w swoich zeznaniach, dlatego mam karę śmierci! Ja przeczekam, ja nikogo nie zabiłem! Ja bym nigdy tego nie zrobił! 2 dni temu on uciekł z policyjnego konwoju, kiedy mieli wypadek. Wtedy po 8 godzinach policjantka została zamordowana, zanim policja mogła go ponownie złapać. Policja wie, że Terry Fails to zrobił. Potem jak uciekłeś, to ty spotkałeś się z tą policjantką? Tak, zrobiłem to. Ona jest powodem, dla którego uciekłem. A więc tak jest prawdą, on spotkał się z ofiarą. Ale jej nie zabiłem! Ona była jeszcze żywa, kiedy ja odszedłem, ona była żywa, mówię wam! Ja o nią głosować, prawda? Mam na myśli, że powinnam. Ha! Nie odkryjesz prawdy, tylko patrząc się na tego kolesia. Ty jesteś? Dlaczego tutaj jesteś? Chciałem zobaczyć, jak nasz mały kotek sobie poradzi w wielkiej loży lwa. Pomyślałem, że może będziesz chciała się z kimś zabawić. A gdzie pan Grossberg? Ha! Ty stary człowiek prawdopodobnie leży dalej w łóżku. Prawdopodobnie pije teraz jakąś pustą butelkę i mam roszę coś do siebie. A czy ja ci nie wystarczę? W końcu to ja, Diego Armando. Ja niczego nie mówiłem! A więc Diego Armando, najlepszy prawnik w biurach prawniczych Grossberga, jest tutaj dla mnie? O nie! Wczoraj będzie się pokićkało, to dzisiaj ty jesteś gwiazdą. Po tym wszystkim ja wziąłem tak wiele rzeczy, aby... Znaczy zwróciłem uwagę na tak wiele rzeczy, byś to ty wzięła tą rozprawę. Wyobraź sobie, żeby wziąć sobie klienta, który jest skazany na śmierć jako pierwszego klienta. Dzięki. Jest pewna, że coś z tego wyciągnę. Ha! Uspokój się, ja słyszałem dobre wiadomości. Prokuratorem w tej dzisiejszej sprawie jest dopiero jakiś świeżak. Naprawdę? Jednakże, tak jak inaczej nie wspomniałbym o tym,
że naprawdę ma reputację geniusza, zanim jeszcze zaczął swoją karierę prawniczą. Geniusz? Cóż, a więc to czasami tam wejść, kotku. Naost sobie te mazurki. To już czas. Cela... Cela dla osób skazanych na śmierć musi być naprawdę bardzo samotnym miejscem. I to właśnie dlatego mój klient stamtąd uciekł. Każdy prawnik po prostu by się poddał, ale nie ja. Kiedy ja zobaczyłam te jego oczy i usłyszałam ten prosty, dziecięcy głos, ja po prostu wiedziałam, że moje uczucia mówią, że on mówi prawdę. Okej, jeżeli on ma dziecięcy głos, to brawo dla mnie. Nowy sędzia. Właściwie to sędzia z rozprawy The Mask, no ale dobra. Właściwie to Luka Atmeja, który się poczuwał pod The Mask. Co rozpoczyna rozprawę pana Terry Falsa. Obrona jest gotowa, Wysoki Sądzie. Prokuratura także jest już gotowa do jakiegoś czasu, Wysoki Sądzie. Rozumiem, że prawnicy z obydwu stron są nowicjuszami. Tak, Wysoki Sądzie. Jestem ja Fej. Miles Edgeworth, Wysoki Sądzie. A więc co ty jesteś tym nowym prokuratorem, o którym wszyscy gadają, he? Mówią, że dołączyłeś do biura prokuratury ja jeszcze w młodym wieku. Jak ja mam 20 lat, Wysoki Sądzie. Przypuszczam, że nasz mały kotek raczej nie ma takiej reputacji, he? No dalej, Mia. Nie możesz przegrać. Nie to tak kogoś poczeka od ciebie. Młodzi ludzie, planując tą rozprawę. Nie jestem pewien, jak powinien się czuć na ten temat. A więc teraz, niech oskarżony zajmie... Znaczy, aktualny oskarżony jest skazany na śmierć. Dwa dni temu on uciekł z policyjnego... w konwoju, czy się to zgadza? No, dokładnie. Ale oskarżony nie jest w tej sprawie z powodu tego, że uciekł z konwoju. Na dzień, kiedy oskarżony uciekł, policjantka została zamordowana. A my jesteśmy tutaj, aby zdeterminować, czy pan Falsty jest odpowiedzialny za jej śmierć. Łapisz to, kotku. Bardzo dobrze, panie Edgeworth. Ustrzymy pańskie życzenie na wstęp. Tak, Wysoki Sądzie. To było 5 lat temu. Oskarżony Terry Falls został skazany na śmierć w tym właśnie sądzie. Jego zbrodnią było porwanie, żądanie okup oraz morderstwo. Dziewczyna została wrzucona z tego mostu, kiedy miała tylko 14 lat. Prawdziwie naprawdę okropna zbrodnia, pamiętam ją bardzo dobrze. Nie było żadnych konkretnych dowodów, a więc rozprawa była bardzo długa i w ogóle. Zgadza się, ale ostatecznie ta sprawa zakończyła się dzięki pewnemu zeznaniu świadka. Zeznanie świadka? To było zeznanie detektyw Valerie Hawthorne, osoby, która miała konflikt z kryminalistą. Ona aresztowała pana Falsa na miejscu zbrodni, a później zeznawała przeciwko niemu. Powiedziała, że była świadkiem, jak pan Falls rzuca tą młodą ofiarę do rzeki. A niektórzy nie są tego pewni. Rzeka River, znaczy, co ja gadam, rzeka Edge jest bardzo znany, jako że ma bardzo silny nurt. Większość ciał, które tam wpadają, już nigdy nie zostają odzyskane. A to zeznanie pani Hawthorne było tylko umieściło go w tym miejscu, w którym teraz jest. Ta policjantka, o której wspomniałeś, to chyba nie ona. Dokładnie, ofiara. Ta sama kobieta, która została zamordowana 2 dni temu. Sierżant z policji, Valerie Hawthorne. Oho, rozumiem. Człowiek, który został skazany na śmierć, to nie wasz zeznań. Mówicie 2 dni temu. Tylko z jednym rzeczą w jego myśle, aby się zrewanżować na osobie, która go w to wrobiła. Aha! Prawda, staje się tyle raz dla mnie jasna. He? Tak. To raczej oczywiste, że oskarżony jest winny. Czekaj moment, to ci się nie zgadza. Przynajmniej słyszmy coś na temat tej sprawy, zanim zdecydujesz, Wysoki Sądzie. Uważaj się, panno Fej. Nie jestem pewny, czy powinienem zwracać na uwagę na twoje słowa, czy raczej na ton głosu. Nie zachowuj się tak jak Manfred von Karma, proszę cię. Ale niestety w tych czasach ja jeszcze byłem nauczany przez niego, więc będziesz musiał z tym dealować, Perkorn. Młodzi ludzie w dzisiejszych dniach nie wiedzą, jak respektować starszych. Dlaczego ty? Przecież ty jesteś mądrzej ode mnie, ty hipokryto. A więc teraz, panie George, niech pan wezmie swojego pierwszego świadka. Wzywa detektywa, który zajmował się tą sprawą w tej sprawie. Znaczy, prowadził śledztwo w tej sprawie. Świadku, powiedz jak swoje nazwisko oraz zawód. Gamszu, niech Gamszu. Jestem detektywem z Wydziału Zabójstw w tej... I jest także... byłem wzięty do tej sprawy.
końcu udało mi się zostać detektywem jakieś pół roku temu. Nie wierzę, że ktokolwiek się ciebie o to pytał. Ej, panno! Ty chyba nie masz wiele pojęcia, jak ja wiele pracy włożę... Co jest? Ty jesteś naprawdę piękna. Przepraszam? Nie, poważnie. Moje serce bije tylko dla ciebie. Detektywie, weź się ogarnij i bądź profesjonalistą. Inaczej... Napiszę pewną prośbę, dzięki czemu twoje serce zabije, ale z innego powodu. Okej, łapię. A więc teraz, detektywie, powiedz nam na temat tego incydentu. Tak, sir, już nie robi. Ofiara to sierżant Valley Hawthorne, weteran w policyjnej jednostce. Ona została zgięta w tył przy pomocy noża i umarła z powodu tego, że straciła krew. Tak wiem, to ja potrafię wyczytać z raportu autopsji. Sąd chciałbym usłyszeć więcej detali na temat tego incydentu. Tak, sir. Łapię. Okej, a więc proszę, spójrzmy na tą mapę terenu. To jest obrazek mostu Dusky na... I to właśnie ten most. A tutaj jest rzeka, która biegnie pod tym mostem. Ofiara oraz oskarżony spotkali się tam, na górze tego mostu. Po tym jak ją dźgnął, on wrócił do... On ją dźgnął i zabójca wziął ciało ofiary do samochodu. On wtedy pojechał tam do... Znaczy później został złapany przez jednostki policyjne. I kiedy starał się uciekać, sir. Rozumiem. Czy znaleziono krew ofiary na moście? Ofiara, sierżant Heberly Hawthorne nosiła wtedy bardzo... Cienki płaszcz, sir. Na nieszczęście nie ma żadnych śladów krwi na tym moście. Panie Edgeworth, ostrzegam pana, że to jest absolutnie niepewne. Jeżeli nie ma tam krwi na moście, wtedy nie ma żadnego dowodu, że tam się spotkali. Wiesz co, kto będzie? Jeżeli słucham wyjść zeznań, które przygotowałem, to jesteś będę pewny, że będziesz przekonany. Ta dwójka na pewno spotkała się na tym moście. Dlaczego, panie Edgeworth? Nie jestem pewny, czy lubię to, jak pan wskazuje ten macha tym palcem przede mną, jakbym był jakimś frajerem. Detektywie, niech pan zacznie swoje zeznanie. Tak, sir. A więc idziemy, Mia. Wstrzymaj się. Okej, teraz. Słuchaj uważnie, kotku. Jeden mały błąd. I ten gość będzie pił poranną herbatę. Uwierz mi i bądź pogotowa. Czy to w ogóle była rada? Nie, gadałem jakieś bzdury, tak jak Godot. Rzeczy na temat tego incydentu. Na dzień incydentu nieznana osoba zadzwoniła do nas i poprosiła o spotkanie. Sierżant Hawthorne poszła wtedy na most Dusky i spotkała się tam z panem Folsem. I tam właśnie została brutalnie zamordowana, sir. Realista schował jej ciało do samochodu i próbował uciekać. Pan Fols został aresztowany przy punkcie policyjnym, kiedy starał się uciec, który został umieszczony gdzieś tam w górach. Cóż, faktycznie udało wam się ustabilizować ważne informacje na temat tego mostu. No, oczywiście. Naturalnie. Brawo, Percor, prawie trafiłeś w to, co chciałem powiedzieć. A więc teraz, niech oblanoc się pośpieszy i zacznie przesłuchanie. Tak, wysoki rządzie. Przesłuchanie, już nadchodzi. Hej, hej, no spokój się, kotku. Jeżeli będziesz się tak trzęść w taki sposób, to wylejesz moją kawę. Ja się nie trzęsę, to po prostu jest tutaj zimno. Faktycznie w sądzie może być zimno jak na wojnie. Specjalnie dla początkujących. Nie obchodzi mnie to, czy się o mnie martwisz. Mam nosi oskarżony, świadek, wszyscy są tutaj początkujący. Ha! Tutaj mnie masz. Ale może powinnaś przygotować te swoje pazurki i pokazać im, kim jesteś, kotku. Jest okej, Mia, uspokój się. Po prostu pamiętaj procedury sądowe, które oglądałaś przez całą noc. Fakty o tej sprawie. Znaczy, fakty o tej sprawie. Dobra, przyciskamy ten pierwsze stanowisko. Ta nieznana osoba. Nie masz pojęcia, kto to może być, prawda? Wybacz, ale wydaje mi się, że wiem. Że co? Osoba, która dzwoniła, to był Sergeant Hawthorne, która była oskarżona Terry Force. Że jak? Oskarżona? Oskarżony dzwonił do niej? Sierżant Hawthorne była naprawdę przemyślaną osobą, sir. Zostawiła notatkę na temat tego telefonu od pana Folsa. Notkę? Tak.
najwyższe chronione informatycznie. Jak informatycznie? Informacyjnie. Notka zostawia na jej biurku. I ty zostawia to na biurku, to ja bym nie powiedział, że to był jakiś sekret, no okej. Bazując na tej notce, to wygląda na to, że to ona została wezwana na ten most. I została wezwana przez skarbionego, Terry Folsa. Kto w ogóle miał pojęcie, aby wziąć tę notkę ode mnie? Ha! A to, że sędzia jest nawet bardziej pewny niż co do werdyktu. Słuchaj, nigdy nie zadaj pytań, jeżeli nie jesteś gotowa, aby na nie odpowiedzieć. Przecież to wina detektywa, on jest osobą, która podziała nieznana osoba. Hej, już, nie rób takiej twarzy. Rozpowiedziałem w taki sposób, że prokuratura, jak mi pokazała. Czy to pułapka? Z osobną twarzą nie spodziewałam się, że będzie takim... szpiegiem. Ha! To ja czułoby dla ciebie, nie? Dobra, wydaje mi się na temat teraz tego samochodu. Pan wciąż miał samochód? Cóż, ten most jest bardzo wysoko w górach, panno. Oskarżony oraz ofiara musieli dostać się tam dzięki samochodom, mam myśli, jak inaczej. Czekaj, ty masz w sensie, oskarżony przyjechał własnym samochodem? Nie, nie, oczywiście, że nie. To było ukradzione. Wiesz, takie Grand Theft Auto. Tak, grałem. Ale ja mówię o kradzieży samochodu po angielsku. O, wybaczcie. On ukradł to od jakiejś młodej pary, która zatrzymała się na czerwonym świetle. Ehe, złodziej samochodów. Nie jestem pewny, jak powinien się czuć na temat złodziej samochodów. Czy ten gość w ogóle coś czuje? To jest zdjęcie tego ukradzionego, znaczy bagażnika z tego samochodu. Naturalnie tam jest ciało Valerie Hawthorne. Wo, to jest... To nie wygląda zbyt komfortowo. No, jak jest martwa, to ją już to raczej nie obchodzi. Ofiara, ona została cięta w plecy, prawda? Tak. Ha! Z jakiegoś powodu człowiek zawsze zostaje zgięty w plecy. Mówimy tutaj o kobiecie. Nie możesz powiedzieć tego ze zdjęcia, ale... Nóż naprawdę był w jej plecach, nieźle umieszczony. Warunki, jak ciało zostało odkryte, są bardzo ważne informacją. Detektywie, czy było coś tam dziwnego na temat tego bagażnika? Ty macie zdjęcie bagażnika, nie widzę niczego dziwnego, tak czy inaczej. Szczerze to ja widzę, tylko że nie wiem jak do tego dojść. Co oskarżony ma do powiedzenia na temat tego zdjęcia? To co zawsze mówi pan, no. Ja tego nie zrobiłem, ja niczego nie zrobiłem. To jest to co mówi. Nie powiedziałbym, że nic. Ale tak przynajmniej tyle, że ukradł samochód. To jest to, co ja zawsze mówię w sądzie. I wtedy on zawsze mówi... Wybaczcie, chyba wymknęło mi się małe kąstewko. Albo coś takiego. Cóż, tak czy inaczej wygląda to, że został za pan aresztowany. No dokładnie. Ale tutaj się coś nie zgadza, bo ponieważ... W notatce tej oskarżonej pisze, że ofiary pisze, żeby spotkali się na tym moście i żeby nosiła biały szalik, aby mogła potwierdzić jej tożsamość, ale jak możemy zobaczyć, ta ofiara nie ma w ogóle przy sobie żadnego szalika, a więc... Świadku! O co chodzi? Czy ma coś do powiedzenia panu Fej? Bardzo mi przykro, ja totalnie zapomniałam, co chciałam powiedzieć. To jest pierwszy raz, kiedy musiałam właściwie do kogoś się zwrócić w taki sposób. Mogę popracować, znaczy popraktykować, zanim zrobisz to w sądzie. Szczerze, panu Fej, nie jestem pewny, czy ja to lubię. Powiedz tutaj, mały kotku. Czy nie chcesz może łyka kawy? Słucham? Cóż, wciąż jesteś zbyt młoda, aby pić na prawdziwą kawę. No dalej, Mija! Otrząsić, nie jesteś prawnikiem! Detektywie! Tak, panno? To zdjęcie. Powiedziałeś, że tutaj nie było nic dziwnego na ten temat. Czy to prawda się zgadza? Tak, to jest to, co powiedziałem. A więc dobrze, mam sugestię, czy powinieneś przeczytać jeszcze raz notatkę ofiary. Notatkę? Ona bardzo pięknie mówi, żebyś nosiła biały szalik dla identyfikacji. Osoba, która dzwoniła, musiała raczej zapomnieć, jak ofiara wyglądała. Dlatego była taka specjalna prośba. Mam jedno pytanie co do ciebie, detektywie. Gdzie ten biały szalik? Jakoś nie widzę go na tym zdjęciu. Cóż, żeby być szczerym, my nie znaleźliśmy nic takiego. W bagażniku, panno. I ty się nam zatrzymałeś? Powinieneś to raczej poszukać.
Osoba, która wezwała, kazała jej... osoba, która ją tam wezwała, kazała jej nosić biały czalik. Ale więc myślę, że tak zrobiła. A więc, panie Edward, co ty masz na temat do powiedzenia? Widzę, że obrona jest... coś obronie brakuje. Ten czalik, o którym mówi... ten czalik, tylko jak ty desperatycznie szukasz, czy to być może ten? Gdzie ty go znalazłeś, ser? Na moście Dusty. Byłem tam pierwszy i udało mi się przeprowadzić własne śledztwo. Dlaczego? Dlaczego na nie podziałeś? A ja sam podjąłem decyzję, czy zachować wszystkie dowody w moich personalnej teczce. To jest w końcu bezpieczniejsze miejsce, które znam. Ten koleś naprawdę sprawia, że to jest dramatyczne. To nie jest dokładnie biały, ale w końcu osoba, która ją wezwała. Ale faktycznie troszeczkę wygląda na taki, więc dlaczego by nie? No to, że jest w jakiejś płocie. Nie jest bardzo zaskakujące, w końcu padało nieco na ten deszcz. Prokuratorze Edgeworthie, ty na specjalnie chowałeś ten szalik przez cały czas. Sąd akceptuje ten szalik jako dowód. A więc teraz, jeżeli prawnik, którym jest obrona, skończyła zażenowanie siebie, chciałbym, abyśmy poszli do kolejnych zeznań. To jest to, co robimy, czyż nie, panowie? Chłopie, chciałbym, abyś ubrał sobie ten szalik na tę swoją szyję. Bardzo dobrze, a więc teraz, jeżeli skończyliśmy z tym brudnym, starym szalem, prokuratura chciałaby przejść do konkretnego dowodu na temat tego, że pana Huffer i pan Hawales faktycznie spotkali się na moście w ten dzień. Tym bardziej, że to dokładnie pokaże, co się nawet zdarzyło. Brzmi bardzo przekonująco. Nie mogę się doczekać, aby to usłyszeć. Wszystko się porusza tak, jak on chce. Nie zapomnij, kotku. Jest powód, dlaczego każdy uważa tego dzieciaka za geniusza. Geniusz, he? Oczywiście, że jestem geniuszem. To chyba oczywiste. Wydarzenia na moście Daski. Właściwie mamy nocnego świadka, który był tam, kiedy incydent miał miejsce. To zdjęcie zostało przypadkowo zrobione przez świadka. Pokazuje... jak ofiara nosi szalik. Padało nieźle tamtego dnia na nieszczęście, dlatego ciężko widać, co się tam dzieje. To inaczej, kryminalista pokazał się razem z ofiarą i potem jej dźgnął w plecy. To musiało być wtedy, kiedy szalik jej spadł. Spójrzmy na to foto. Znaczy zdjęcie. Naprawdę widać, że ten most jest bardzo wysoko. On jest jakieś 12 metrów nad ziemią od rzeki H, która jest niżej. Panie Edgeworth, kto w ogóle zrobił to zdjęcie? Po prostu powiedzmy, że była tam pewna osoba, która nie była w ich drużynie. Aha! Potencjalny świadek. Dlaczego ta osoba nie ma dzisiaj w sądzie? Cóż, pojęli, że nie chce, aby ona zeznawała. Ta osoba, o której mówimy, jest zbyt delikatna w takim sądzie. Tym bardziej, tak długo jak mamy to zdjęcie, nie widzę powodu, aby była tutaj, aby zeznawać. Jestem pewny, jak się powinien czuć na ten temat. Jeżeli jest świadek, to każdy powinien zostać przesłuchany, a nie, że sobie idę na laski, bo kurde, mogę. Tylko kurde, trzeba pomóc osobie, którą oskarżamy, czy nawet ją bardziej wrobić, jeżeli jesteśmy świadkiem w takiej roli, a nie kurde, sobie olewać takie rzeczy i uciekać z miasta na przykład. No, po prostu głupota, tak? Tak jak możesz zobaczyć, ten report miał motyw oraz okazję. Myślę, że to chyba oczywiste, co się później wydarzyło na tym moście. Aha! Prawda staje się teraz dla mnie jasna. He? Tak, to jest oczywiste. Ona na pewno jest winna. Nie jest, no, to jest nie fair. Nawet nie miała z tego przesłuchania. O co ci chodzi z tym? Nie, ten sędzia jest dziwny. Perkor, ty też jesteś dziwny, więc chyba nie uważaj się za lepszego od niego, no, bez kitu. Dobra, moment, czy my coś wiemy na temat świadka? Nie wiemy. A kim jest ten nauczyciel świadek? Ona jest studentką na uniwersytecie. Kobieta, no, studentka. To się zgadza. Mam na myśli na temat tym, że jest kobietą i studentką, panno. Ona nie jest zbyt dobra z innymi ludźmi, więc nie chciała dzisiaj przychodzić zeznawać. Być może, ale przecież jako prawnik dla obrony, ja mam prawo, aby ją przesłuchać. Tej się oprzeczy. Na ten czas nie będziemy polegać na stanowiskach świadka, to wszystko. Co to ma niby oznaczać? Prokuratura ma inne, bardziej decydujące dowody. Nasza sprawa nie odpoczywa sobie na zeznaniach od... nie odpocznie sobie dzięki zeznaniom jakiejś kobiety. Kobieta student, he? Ale że jest kobietą oraz studentką, zer.
Poważnie, bo to jest takie głupie. Jeżeli absolutnie musisz się nie zestań, to musisz tam dać tury po dlaczego. Proszę, bo znam coś na temat tego decydującego dowodu. To zdjęcie zostało przypadkowo zrobione przez świadka. Nie chcę tam piździło. Tak inaczej zbrodnia się ciągnął w plecy. Czy to także jest część zeznań świadka? Oczywiście, że jest. Pomknął ofiarę tak mocno w plecy, że po prostu spadła i na swój brzuch. Pamiętam, że coś takiego raz mi się wydarzyło. To naprawdę bolało. Czy ty mówisz na temat widzenia kogoś popchnięcie, czy być może ty zostałeś pchnięty? A może po prostu, że ktoś został pchnięty w taki sposób? Z tą dziwnie wyglądającą twarzą i twoim wyglądem brutala, myślę, że pewnie jesteś Kanadyjczykiem. Ha! Zachowaj swoje spojrzenie na właściwą osobę. He? Przyjrzyj się. Biedne dziecko. Zapisy sądowe wyglądają na to, że zamokły. Hej! Uważaj, gdzie wylejesz swoją kawę. Zapisy sądowe, he? No, ale tutaj się coś nie zgadza. A. Albo i nie, a. Ten dowód przeczy temu, że oskarżony kłamie, tak? Nie pytaj mnie na temat potwierdzenia faktów. Wybacz, to jest moja pierwsza rozprawa. Cóż, więc pozwól mi, żebym coś ci będziesz miała wspomnienie. Karę. Ha, już myślałam, że będzie dla mnie lepszy, ponieważ jestem początkującą. Ale to jest niemożliwe, aby on mógł ją gnąć od przodu, gdyż Azalisz, jeżeli spojrzymy na to foto, zdjęcie, nie na to, tylko na to drugie, to on nie mógł jej gnąć od pleców, jeżeli stoją do siebie przodem. Ale nie, to ja muszę pokazać zdjęcie na momencie, kiedy on mówi o zdjęciu, to jest takie nielogiczne. Ale dobra, no. No jak? Że to jest głupota, no. Głupi z opaską na oczy, jakby wiecie, że coś tu nie gra, no. Dobra, bo mam... Nie ma to jak mieć drugie zeznanie, a już mieć... dwie czwarte paska, nawet troszeczkę. Kurde, jestem idiotą! Nie, no, nie, kurwa, nie wiem. No przecież jak byk jest, kurde, no to widoczne, że... Nie wierzę. A więc na czas zbrodni tam była jakiś mały deszczyk, prawda? Tak, i mga także. Totalnie w ogóle, bo tam dziwna atmosfera. Cóż, mam pewien dowód, który nie potwierdzi, że tam była taka atmosfera. A to jest przecież zdjęcie działa ofiary znalezione w bagażniku. Bazując na warunkach, jakie były na miejscu zbrodni, coś tutaj nie pasuje. Cóż. O Boże! Jestem idiotą! Ja pierdolę, idę się zabić. Dobra, cześć. Dobra, ktoś to musiał nagrać, tak? Więc... Tak znaczy, niech pani na tym świecie tutaj nie gra. To na temat tego zdjęcia w bagażniku nie pasuje do warunków z tego dnia. Nie ma żadnego błota na jej klacie. A jeżeli przypadła na brzuch, to powinien być. Naturalnie odpowiedzią jest tutaj. Płaszcz ofiary? Tak daleko jak patrzę, to nie ma dziwnego na ten temat. To jest dokładnie dziwne. Badajmy te zeznania. Jakie były warunki na tym moście? Nie chcę piździło i była mgła. Mocz daski był cały mokry. Jeżeli ofiara naprawdę miałaby spaść na swój brzuch na górze tego mostu, wtedy przód jej płaszcza byłby cały pokryty w błocie. To jest dokładnie racja. Innego dnia ja spadłem na mokrą ulicę i moja świetna broda była cała w błocie. Muszę przyznać, że miejsce zbrodni faktycznie było mokre tego dnia. Jednakże to nie oznacza, że góra tego mostu była w błocie. Gdyby wysoki sąd wpadł pod prysznic zamiast na mokrą ulicę, to jego hokejowa broda byłaby w lidze legend. W legalnej lidze znaczy. I byłaby nieźle mokra, a nie błociasta. Myślę, że będę musiał to kiedyś przetestować. Ale wciąż, punkt jest wzięty. Czy może pani udowodnić, że na tym moście było jakieś błotko? Na górze mostu, he? Ha!
Prawdziwy człowiek nigdy nie daje się sprowokować czyżakim. Ha, nie także prawdziwa kobieta. Oczywiście, że mamy dowód. He? Jest tutaj dowód, który udowadnia, że ten... No, most był w płocie. Tym dowodem jest szalik. O! To powinno być oczywiste. Jeżeli szalik spadł na most i stały w płocie, to oznacza, że most naprawdę musiał być pokryty w płocie. Nie, to nie może być użyte przez takiego nowicjusza. Hej, to samo od ciebie, stary. Oskarżenia panny Fej faktycznie mają trochę sensu, jak dla mnie. Muszę przyznać, że faktycznie to wygląda na samą sprzeczność per se. Że między szalikiem ofiary, a jej płaszczem. Jednakże, prawdziwym pytaniem jest, dlaczego to jest sprzeczność? He? W takiej sprzeczności musi być wyjaśnienie. A więc może wyjaśnić coś na swojej sprawie, czy nie? A więc dobra, to nie jest tak, że chyba mam jakiś wybór. Ha! Robisz niezłą robotę, jak na małego kotka. Panie Armando! Nieważne, co mówi. Sprzeczność zawsze wychodzi od jakiegoś kłamstwa. Albo chodzi o ofiarę odkrytą w bagażniku. Albo zdjęcie świadka, który pokazuje oskarżoną oraz ofiarę. Bądź zdania świadka, które widzieliśmy przed tym morderstwem. Uspokój się i to przemyśl. To bardzo proste, czyż nie? Fałszywy dowód. To jedno z tej całej trójki. To co właśnie powiedziałeś, nie zapewne, czy ja to robię. To nie byłam ja, wysoki sądzie. To był ten maniak kawy, który stoi obok mnie. Ten sąd nie pozwala na akceptowanie różnych dowodów, no wiesz? Zwalę to na niego, wysoki sądzie. On to stara się dać na fałszywe dowody do sądu. He? Ale mu nie pozwolimy. Pokażemy wszystkie dowody, jakie mamy. Które on tam ma. Tak. Fałszywy dowód w tej sprawie to... Zdjęcie jest oryginał... Moment. Nie chciałam mieć... Nie mieć mózgu. Oczywiście, że to świadek jest podejrzany. Po raz wcześniejszych zeznań ten detektyw pokazał nam kilka faktów. Kryminalista pokazał... zgnął ofiarę od tylca. Teraz, jeżeli te zeznania... Można to zobaczyć w zeznaniach. To jest to, co świadek nam powiedział. Te zeznania mają wiele dziur. Po tym wszystkim przecież płaszcz ofiary nie jest wcale brudny. To jest prawda. Ha! I to nie tylko prawda, to prawda. Jeżeli tam jest prawdziwy dowód, jeżeli jest tutaj prawdziwy decydujący świadek w tej sprawie, zwrotnie, że ten chłopak ukrywa go, że powinien go przecież wezwać w pierwszym miejscu. Wysoki sądzie, obrona prosi o przesłuchanie tego naocznego świadka. Zostanie zaprezentowane do tej pory, tylko sobie przeczą. Cóż, panie Dorf? Bo na to, że potrzebujemy usłyszeć faktycznie tego podejrzanego świadka. Powinno się uważać. Dla brutalnej prawdy. Bez sądzie, prokuratura nie ma żadnych intencji, aby ukrywać tego świadka dla sądu. Przygotowaliśmy tego świadka. Bardzo dobrze. Ale niech go pan tutaj wezwie. To, co pan Eczur powiedział, coś mnie przeraża. Co miał nabyć na tej brutalnej prawdy? Ale teraz, przejdźmy do tych zeznań. Panie Dwarf, nie, proszę, jedziemy. Dziękuję, wysoki sądzie. A więc prokuratura wzywa kobietę, która widziała wydarzenia jej własnymi oczyma. To jest to Mia. Walka zaczyna się właśnie tutaj. Świadku, jak się nazywasz oraz jaki jest twój zawód? Każdy nagle tak ucich, jak tylko usłyszał i że aż począł słyszeć ich bicie serca. O! Kiedy ja na ciebie patrzę, jakby to powiedzieć? Wyglądasz bardzo apetycznie, jak pączek. Ja czuję, jakbym chciał pośpieszyć cię jeszcze podać ten werdykt, tylko żeby zdobyć gryza. Hej, nie bądź taki szybki. Tak jak powiedziałem wcześniej. Ten świadek jest naprawdę bardzo czuła. Chciałbym prosić sąd, abyśmy... odpowiednio do niej zwracali. Tak, dokładnie. Dziękuję, panie Dorf. Naprawdę jesteś dżentelmenem. Pan Fej, mogłaby się pani cieknąć tego mężczyzny.
Jeżeli on jest takim dżentelmenem, to na pewno nie zachowuje się tak względem mnie. Ser? Tak, moja droga. To moja pierwszy raz, a więc na pewno mogę robić wiele pomyłek. Także inaczej, ja po prostu chciałam powiedzieć, że bardzo mi przykro za kłopoty, jakie sprawię. Nie, w ogóle, to żaden problem. A więc teraz możesz nam powiedzieć swoje imię oraz zawód? Nazywam się N. Melissa Foster. Jestem studentem na uniwersytecie. Dopiero początkuję w Departamencie Literatury. Masz na scenie, kiedy to wydarzenie miało miejsce, prawda? I ty także zrobiłaś to zdjęcie. To się zgadza? Jak możesz być taka chamska? A wy teraz, co ty robisz, pokazując mi to prosto w twarz? Ale ja po prostu fotografia, to nie jest nic niebezpiecznego. Nazwę razem ci ukażę. O, nie lubię tego, jak to wygląda. Czy ona patrzy się na mnie? A ty byś była... Ja jestem obrońcą sądowym, nazywam się Jafej. Rozumiem, a więc ty jesteś... Ona nas zna? Znaczy my ją znamy, ale to dopiero jest w drugiej rozprawie, więc nie wybiegamy wstecz w przyszłość, bo to jest dopiero pierwsza rozprawa, więc my ją nie znamy, więc nie wiem właściwie o co chodzi. A więc zaraz, młoda damo, możemy dostać obie zeznania? Tak, wysoki sądzie. Ja zrobię co tylko mogę. Fotografia świadka. Ja używałam mojej kamery, aby zrobić kilka zdjęć tych polnych kwiatów. Kiedy zobaczyłam dwójkę ludzi stojących na tym moście. Nagle oni zaczęli łaczyć. Wtedy kiedy się pośpieszyłam, zrobiłam zdjęcie, które w tym ważnym momencie. I też po tym ja wezwałam policję. Tak inaczej. Gdzie ty stałaś, kiedy ten incydent miał miejsce? Wierzę, że ma pan powiedziała, by proszę czego nam pomogła. Ja byłam tak jakby tutaj. Ja stałam za tym przepięknym polem otoczonym tym klifem. A więc wzięłaś sobie zdjęcie na to miejsce, he? Wziąłem sobie całą kamerę, którą używam zawsze, cały czas. I tak jak Edgeworth mnie wtedy poprosił. Znaczy teraz ją przyniosłem, ponieważ mnie pan Edgeworth poprosił. Oho, jaka słodka kamera! Tak jak jej właściciel. Mistrz podrywu. Tak, jestem mistrzem podrywu, Perkor, rzuć się ode mnie. Dobra, spierdalam stąd. Dziękuję, to koniec nagrania. A więc dobrze, panu Fej. Koniec przesłuchania. Znaczy, niech pani zacznie przesłuchanie. Ale czekam cię. Jeżeli sprawisz, że świadek będzie płakał, to wtedy poczujesz siłę mojego młotka. Fotografia świadka. Dobra, zrobiłaś zdjęcie tego ważnego momentu. Tylko, że jak dla mnie. Świadku, kiedy powiedziałeś, że zrobiłaś miejsce tego najważniejszego momentu, czy ty mówisz o tym? He? Tylko co mogę zobaczyć na tym zdjęciu, to dwójka ludzi, którzy przed sobą stoją. Zeznawałaś, że widziałaś, jak zaczęli się bić. Normalnie to byłaby rzecz, o którym mówisz jako konkretny moment. Dlaczego nie zaprezentowałaś takiego zdjęcia? Ja, widzicie... Zdjęcie, które zaprezentowali, jest tylko jednym z nich. Ale jeżeli naprawdę chciała złapać ten ważny moment, wtedy coś wydarzyło z następnym, musiała zrobić ich więcej. Moim przeprosiny, młoda damo. Ale to, co mówi pana Fej, nie może obejść się smakiem. Ja mam po prostu kryzys sytuacji, czyż nie? Ja bardzo mi przykro. Jestem bardzo złą dziewczynką. Ja chyba użyłam wszystkiego. Filmu mam na mnie. Skrócili film? To zdjęcie zostało jako ostatnie. Co? Na nieszczęście, to prawda. Ja sam sprawdzałem fotografie zrobione tego dnia. Wszystkie inne zdjęcia to świadka albo jakiś bawi się kwiatkami. Świadka? Kto robi te zdjęcia? Cóż, widzicie, moja kamera ma timer wbudowany. A więc robiłeś sobie zdjęcia? Badam robienie sobie zdjęć także. Proszę, bez detali. Ale wtedy selfie jeszcze nie było tak popularne. A to, że oskarżenia pan Fej jednak nie są niczym decydującym. Czekaj, moment. Już jeżeli ona nie miała wtedy filmu, to mogłaby zrobić więcej zdjęć, Pan Foster, być może mogłabyś coś nam powiedzieć na temat tych zdjęć. Zdjęć, które zrobiłaś przy pomocy własnych oczu. Panie Edgeworth, jesteś naprawdę niezły poetą. Bardzo dobrze. A więc zwróćmy teraz do przesłuchań. Usłyszymy pani przemyślenia na temat tej walki. Tak, panie sędzio. Chłopie, ta kobieta jest naprawdę niezła w tej słodkiej gadce. Wyląd to, że nasz inny kotek zrobił sobie miejsce
żeby zwrócić na wszystkich uwagę. Tato, zaskakujące. Ja używałam mojej kamery, aby zrobić sobie zdjęcia polnych kwiatów. Zobaczyłam tych dwóch ludzi, niestety na moście, jednak zaczęły walczyć. Dobra, jeżeli to stanowisko się dodało, to oznacza, że tutaj musi być jakaś sprzeczność. No bo nie. To nie. Świadku, twoje zostanie schowało to jakiś żart. He? Co? Ale ja po prostu... Bonopej! Myślałem, że cię ostrzegłem na temat tego, żebyś nie sprawiała, żebyś się ty płakał. Jedno krótkie zostanie i tu jest sprzeczności. Tutaj nie ma żadnej możliwości, aby temu wybaczyć. Mój tutaj były dwie sprzeczności! To proste. Po prostu spójrzmy sobie na diagram tego terenu. Mosty stały jej zostaniach, ta dwójka była na środku mostu. Jeżeli oni tak stali, to przecież ofiara, jeżeli byś odwróciła, zaczęła biec. Cóż, no wtedy... Ona by, wiesz, wpadła na koniec. Powiedziałeś, że... Można powiedzieć, powiedziałaś, że to było kilka metrów, ale ona by nawet nie mogła przebiec ich jeszcze mniej. Ponieważ most Bradzi jest rozwalony. To wszystko ma starczyć. To bardzo proste, Wysoki Sądzie. Ta szanująca świadek po prostu nas okłamuje. To wszystko. Dobra piękność. Ta młoda kłamie w sądzie? Chwilkę, momencik, Wysoki Sądzie. Panie Czór. Wysoki Sądzie, pozwól mi personalnie przeprosić za te oskarżenia. O co ci chodzi? Jest pewien błąd w tym diagramie. O co ty gadasz? Czy o czym ty teraz gadasz? To wszystko z powodu tego, że diagram został zrobiony po tym, jak ten miał miejsce. To bardzo stary most. Nie mogliśmy znaleźć oficjalnych diagramów na ich temat. Chodź, co ty mówisz? Mówię, że nawet jeżeli ten most faktycznie teraz wyparował, to nie ma żadnego dowodu, który udowodnił, że most nie był zniszczony przed tym incydentem. To jest niedorzeczne. Nie może właściwie tego powiedzieć, bazując na zdjęciu tego mostu. I ja przepraszam, że sąd nie był zbyt pewny na temat tego procesowania dowodu. Ha! Ten gość jest dobry. He? O co ci chodzi? Zapewne od samego początku. Jest geniuszem. Ten diagram mostu naprawdę jest legalny. Co? To świnia. Cóż, panu Fej, mówię na to, że ponownie były to fałszywe oskarżenia. He? Ja tak bardzo mi przykro. Powinnam być bardziej ostrożna. Nie. To nie była twoja wina. A więc teraz, bo możemy iść dalej z tą rozprawą? Chciałbym, abyśmy ustalili raz na zawsze, co właściwie świadek widział. Bardzo dobrze. A więc dobrze, młoda damo. Mogę cię zapytać, abyś powiedziała nam te swoje zeznania? Ale ja... To tak ciężko, aby lecieć dalej. Jestem po twojej stronie, panu Foster. Nie ma żadnej potrzeby, aby się martwić. Po prostu powiedz nam, co widziałaś. Tak, ser. Uciekanie z miejsca zbrodni. Po tym, jak on ją ciknął w tył, to ona zaczęła... podniósł ją przy pomocy swoich ramion. Wtedy on ją przeniósł do samochodu. Przypuszczam, że to była jedyna możliwość, aby mógł schować to ciało. Nie mógł po prostu zostawić tego ciała na moście. O, tak bardzo mi przykro. Ja powinnam tylko mówić to, co widziałam. Bycie świadkiem takiej... powiedzmy, że złych czynów musi być naprawdę ciężkie. Tak, ser. Ja wciąż się trzęsę. Jeżeli on zaakceptuje te zeznania, to jesteśmy skończeni. Nie mów niczego takiego. O, ale cóż. Może moją ulubioną kawą. Znaczy wstąpię po moją ulubioną kawę w drodze do domu. Robił naprawdę niezłą poczeli. Ta sprawa jeszcze się nie zakończyła. Ha! To jest to, co chciałem usłyszeć. A my więc dobrze, panu Fej. Panie przesłuchanie, jeżeli można. Te sprzeczności zaczynają radzić prosto w tą twarz, a jej atakuj. Ucieknięcie z miejsca zbrodni. No i dobra. Przypuszczam, że to była jedyna możliwość, aby mógł schować to ciało. Nie było jednej możliwości, ponieważ mógł zawsze rzucić to ciało do rzeki. Zabójca nie chciał, aby ofiara została znaleziona. Rozumiem to. Jednakże pomysł, aby schować to ciało, jest po prostu dziwny. Ta była o wiele prostsza czynność, aby sprawić, by to ciało nie zostało znalezione. A więc
Niby co? Proszę spójrzmy na tą mapę. Tutaj jest rzeka, która biegnie pod mostem. Wcześniej pan Edgeworth nam wskazał coś interesującego na temat tej rzeki. Dla tych, którzy jeszcze tylko nie wiedzą, rzeka H jest bardzo znana, że ma silny prąd. Większość, które tam wpada, nigdy zostaje odnalezione. Aaa! Jeżeli ta sprawa o porwaniu 5 lat temu, to ciało ofiary nigdy zostało znalezione. Jeżeli 10 morderców wydarzyłoby się w tym miejscu w rzece H, ma być pewna, żeby wrzucić tam kolejne ciało do tej rzeki. Spokój. Nie jestem pewny, czy lubię to, o czym pani gada, panu Fej. Ale muszę przyznać, że faktycznie to trochę dziwne, że nie wrzuci tego ciała do rzeki. O! Ale cóż, panie Żurf, dlaczego nasz świadek się tak dziwi? Hej, jakie smutne. Być może pana Fej chciałaby spróbować wskoczyć sobie do tej rzeczki. Przede wszystkim ty twierdzisz, że to jesteś ekspertem w drodze natury. O czym teraz gadasz? Mój pojem pogrębny jest to, że nieważne jak dziwna może być metoda pozbycia się ciała przez zabójcę. Fakty są takie, że zabójca zrobił coś innego. Żaden z twoich argumentów nie ma nic do tego, co widział świadek. Trochę prawdziwe. Pan Fej, no a to, że twoje oskarżenia znowu nas ominęły. Jak zwykle, nie? Ale to, co świadek widział, jest totalnie niedorzeczne. Na pewno nie możesz tego odrzucić, że ciało zostało znalezione przecież w bagażniku. To faktycznie zgadza się z tym, co widział nowy świadek. Proszę świadku, dalej ze swoimi zeznaniami. Ja spróbuję. Tylko co musisz zrobić, to po prostu powiedzieć to, co widziałaś. Inaczej ta chamska kobieta będzie dalej na ciebie krzyczała. Kiedy ty nie wygadasz? A więc dobrze, zrobię co tylko mogę. Cóż, pan Foster, mówiła to, że nie udało ci się tym razem. Ale co? Zrobić kolejną poważną pomyłkę. Poważną pomyłkę? Jaką? Zabójca rozwalił bagażnik w ukradzionym samochodzie, aby ukryć tam ciało. Mówisz, co widziałaś, prawda? Przy pomocy swoich własnych oczu. Tak, i? To proste, pan Foster. Proszę spojrzeć na ten diagram. Miejsce, z którego robiłaś zdjęcie, było tutaj. Czy widzisz, o co mi chodzi? Nawet jeżeli próbowałabyś zobaczyć samochód, to przecież ta skała by ci blokowała. To się zgadza, pan Foster. Niby gdzie ty stałaś tak, żebyś mogła widzieć ten samochód sam pojazd? Przyznaję się, że diagram pokazuje nam, że tam jest jakaś skała. Jednakże niezbyt tak wysoka, żeby nie móc widzieć samochodu. To się zgadza. To nie jest taka wysoka. Mogłam zobaczyć samochód bardzo dobrze. Nie mogłaś. Tak bardzo mi przykro, ale to po prostu się nie zmyje. Wierzę, że świadek tam sam zaprezentował dowód w tym sądzie, prawda? To jest lokalizacja, z której robiłeś zdjęcie. Twoje własne zdjęcie krzyczy nam całą swoją historię. Możesz zobaczyć po lewej stronie tego zdjęcia, że tutaj jest naprawdę niezły klif. Aha! Twój wzrok został zablokowany przez coś takiego. Ale ty wciąż twierdzisz, że widziałeś samochód zabójcy. Nie! Spokój w sądzie. Co to ma wszystko znaczyć? Wysoki sądzie? Nie potrzebujemy wyskakiwać takiej konkluzji. Faktem jest, że uciekł kradzionym samochodem i było to raportowane w wiadomościach. Po tym, jak świadek zobaczyło morderstwo, po prostu mogło jej się troszeczkę pomieszać po tym wszystkim. Musiała usłyszeć o ukradzionym samochodzie i myślała, że to widziała. Ale ona przecież ostrzegała nas, przecież ostrzegliśmy ją na początku jej zeznań, że mówiła tylko to, co widziała. Pani sędzio? O co chodzi? Ja myślę, że musiałam sobie coś pomylić. To chyba są jakieś jaja. Hej, czekaj moment, nie możesz sobie jakoś takiego mówić. Pan Fej, nikt nie może się zmierzyć z tym planetą, która jest perfekcyjna. Dokładnie. Bardzo prawdziwe. Ty wiesz, co oni mówią? Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz.
Nie mogę pozwolić na to naszemu świadkowi. Co? To chyba nie fair. Ha! Zachowaj łzy na później, kotku. Panie Armando! Nie patrz wstecz, dopóki rozprawa się nie zakończy. Cały czas musimy brnąć naprzód. Ale to nie fair. Okej, kotku, potrzebuj się zrelaksować. Wtedy będziesz pamiętała, że indyk o zeznaniach kotka. Zabójca włamał się do bagażnika skradzionego samochodu i ukrył tam ciało. A więc powiedz nam, jak ona o tym wiedziała? Jak ona wiedziała o tym zniszczonym bagażniku? Aha! Jeżeli to wyjaśnisz, skąd to wiedziała, będziesz miała naprawdę wiele podejrzeń, żeby je na nią rzucić. Cóż, świadku? Cóż, jestem pewna, że on zniszczył ten bagażnik, ponieważ tam były znaczniki na przy zamku bagażnika. Jestem pewna, że to było z powodu tego, że on niszczył ten zamek. Co? Pozwólcie mi zobaczyć to zdjęcie. Tak, to prawda. Tutaj faktycznie są jakieś znaczki przy miejscu, gdzie... przy zamku. To jest oczywiste, że ten bagażnik został zniszczony. Cóż, pana Fej? Masz się jeszcze? W sensie swojej stronie, nie mogę teraz się pomylić. To, co właśnie powiedziała, czy jest tutaj jakaś sprzeczność? Melissa Foster, mała to, że na areszcie się sama okłamałaś. Co? Powiedziałaś, że byłaś w terenie robić zdjęcia tych kwiatów, ale nawet jeżeli wiedziałaś na temat tych uszkodzeń przy bagażniku. Pytam jest kiedy? Kiedy się miałaś szansę, by się dowiedzieć o tym? Nareszcie. Nareszcie ją mam. Ha. Naprawdę jestem zmęczony czekaniem właśnie tutaj. A więc być może pośpieszmy się panu Fej z tym wyjaśnieniem. Jak sądzę, jest tylko jedno możliwe wyjaśnienie. Powód, dla którego świadek widział te znaczki, to jest ponieważ... Jest tylko jedna możliwość, żeby świadek o tym wiedziała. Tak? Co to jest? Naturalnie, kiedy ona otworzyła ten bagażnik i schowała tam ciało. He? Osoba, która naprawdę schowała to ciało w bagażniku była... Melissa Foster. Byłaś ty, która to zrobiła, czyż nie? To jest niedorzeczne. Ja bym nigdy. To był ten człowiek w ubraniu... uciekiniera. Znaczy więźnia. A on jest tym, który... Tak nie myślę, pana Foster. Jeśli pan miał to umieścić ciało w tym bagażniku... Po prostu wyżył kluczy samochodu. Nie potrzebował niszczyć tego bagażnika. Ale on przecież ukradł ten samochód. Ukradł to od młodej pary, która czekała na czerwonym świetle. Co oznacza, że kluczyki cały czas były w stacyjce. O, ja rozumiem. Dziękuję za powiedzenie nam prawdy na temat tego uszkodzenia pana Foster. Bez tego by nigdy byśmy nie mogli odkryć prawdy. To nie byłoby możliwe, aby pan Foles ukrył ciało w bagażniku. Nie! Niedorzeczne, to nawet... To tylko sugestia, że świadek mógł umieścić tam swoje ciało. Gdyby to była prawda, to jak wyjaśnić to zdjęcie, które zrobiła? Ciało przecież zostało odkryte w bagażniku, kiedy incydent miał miejsce. Ale my przecież już wiemy na ten czas, że ona robiła fotografię. I tu się mylisz, panie Edward. Teraz jest twoja szansa, Mia. Zakończ tą rzecz. A na ten moment. Nie jestem pewna, co już o tym myśleć, panie Dżurf. He? Nie ma żadnej potrzeby, aby nad tym się rozgłębiać. Co mówisz, to jest oczywiste, że mogła wrobić to pana Festera we własnej osobie. Nie myślę, że może pan popełnić taki problem przy pomocy tego. Proszę, spójrz na kamerę. Jeżeli ma w sobie zbudowany timer. Nawet jakiś tam mini coś. A więc ta kamera mogła po prostu zrobić im to zdjęcie. Co teraz starasz się powiedzieć, panu Fej? To, że kiedy morderstwo miało miejsce pana Ford, nie była w tym polu, o którym mówimy? Cóż, jeżeli naprawdę użyła autotimera w kamerze, to jej odpowiedź brzmi tak, była gdzieś indziej. Dokładnie, ona nie byłaby na tym polu. Czy mogłaby opana proszę to wyjaśnić? Słuchaj, to jest najważniejszy moment. Gdzie była pana Foster, kiedy incydent miał miejsce? Jeżeli odpowiesz na to pytanie, to także sprawimy, że pana to dowiemy się, prowadzi to się pan Foster. Bardzo dobrze. A więc usłyszmy odpowiedź na to pytanie. Gdzie znajdowała się Melissa Foster na miejscu incydentu? Ona była nikim innym niż... Naturalnie świadek był właśnie tutaj. Ale to jest... Czy to jest miejsce ofiary? Pana Hawthorne tam stała.
Spokój, spokój, spokój! Panowej, co to na wszystko za święte? Wysoki sądzie, jeżeli mogę. Po tym sprzymierzeniu się z ofiarą na tym moście, oskarżony uciekł samochodem. Ale to oznaczało, że tam nie było czasu, aby umieścić ofiarę do bagażnika. Innymi słowy, jeżeli ktoś umieściłby ciało do tego bagażnika, to mogło być tylko przed tym, jak oskarżony musiał się spotkać z ofiarą. To niedorzeczne. Oczywiście, że pan spotkał się z ofiarą. Jedna osoba, która miała okazję, aby umieścić ofiarę w bagażniku, i to na to wygrązali, Terry Falls. Ty wciąż tego nie rozumiesz, czyż nie, panie Jurf? Na czas, kiedy świadek zrobił zdjęcie, ofiara już była martwa. Osoba na tym zdjęciu to nie Valerie Hathorn. Co? Ja nigdy nie słyszałem takiej niedorzeczności w całym moim życiu. No więc kim dokładnie jest ta ofiara na tym zdjęciu? Czy to jest oczywiste, czyż nie? To jest twój własny świadek. He? Co? To jest jedno możliwe wyjaśnienie. Kobieta, którą pan Foss miał cię spotkać, to nie była Valerie Hathorn. To byłaś ty, Melis Foster! Ja! Po prostu przypomniał mi się, że tam było padało i była niezamówiona na ten czas. Pan Horst mogła po prostu ukryć swoją tożsamość jako Valerie Hathorn. Ale skarżony przecież wiedział, jak stało Valerie Hathorn bardzo dobrze. Potem wszystkim to przecież ta kobieta, którego przyłapała. Jednakże nie. Ale nawet wtedy mój klient spędził 5 lat w zamknięciu. Nie upamiętam dokładnie, jak ona wyglądała. Po prostu teraz robię to wszystko wymyślać, gdzie twój dowód? Mam go właśnie tutaj. Ten kawałek dowodu udowodni, że ta sprawa się otworzy. Na czas incydentu pan Post zapomniał, jak Valerie wyglądała. Pan Ford zapomniał, jak wygląda ofiara. To właśnie dlatego potrzebował jakiegoś... czegoś, czego mógłby użyć do identyfikacji. A tutaj mówimy o zaboconym szaliku. A! To był pan Ford, który nalegał na to, aby ona nosiła ten szalik. I to zostało zrobione przez tą notkę, którą zostawiła ofiara. Innymi słowy, tak długo jak nosiła ten szalik, o który prosił, każdy mógłby udawać Valerie Hathorn. A więc, co ty masz do powiedzenia na ten temat, Melissa Foster? Nie! Okej... A gdzie jest pana Foster? O, to zbiera się do kupy w lobby. To jest tak oczywiste, że pana Melissa to zrobiła. Ona ukryła to ciało w bagażniku i przebrała się jako ofiara. Ona wtedy umieściła tą kamerę, aby zrobić to fałszywe zdjęcie, jak tam razem stoją. Jedynym pytaniem jest to, czy ona to zrobiła? Cóż, czy to nieoczywiste? Jeżeli ona jest prawdziwą kryminalistką. Ha! Cóż, musimy poczekać, aż pana Foster się trochę ogarnie, zanim zacznie ponownie. Aż do tego momentu sąd bierze sobie przerwę. Obrona oraz prokuratura poczekają sobie w lobby. Tak, wysoki sądzie. Zrozumiano. Bardzo dobrze. Sąd bierze przerwę. I tak samo odcinek się kończy, więc będziemy kontynuowali w następnym odcinku.